Dzień dobry Państwu, kochani moi. Oto ja. Co dzisiaj Pan będzie szykował? Kotlety mielone. Według własnego przepisu, z tego co wiem. Według mojego przepisu. Starodawnej, mojej świętej pamięci babci, mamy. I tak dalej. Jakie składniki? Mięso mielone, łopatka. Bo mogłem z innego mięsa zrobić nawet. Olej. Jajka. Tłuszcz, inaczej smalec. Jajka to swoje mam. Bułka tarta. I różne przyprawy. Czosnek. Trzeba nie czosnek pokraje zaraz dodać do kotletów, ząbka. Zaraz to uczynię, ale muszę ustawić mięsko na bok. Wodę tu przestawić. No tak, zapraszamy do działania. Patelnię tu na razie. Za mało miejsca w takiej małej kuchni. Tak jest. To letnia kuchnia. Trzeba obrać czosnek. Co ty będziesz smażył w kasku takim? Tak. Kuloodpornym? BHP. BHP. Cholera, to żeby ci ten piorun nie, ten, nie uderzył. Nie, żeby... żubr nie przylecił mnie głowy, nie skaleczył. Jak ty nie pijesz? A żubr pije? No, z wody pije. No to się tak pali. Tak jak kotłowy. Zdrowo, to wam powiem, czosnek powinien być zmielony. Ale nie mam gdzie przykręcić maszynki do mielenia, to ja robię troszeczkę inaczej. Pociekam. Nożem pokraję, drobniutko. O, to byś wiatr tyle. Ja to nie jestem, ja mam kurczaka. Jak grilla będę robił dzisiaj jeszcze. A jeszcze... Spodziewam się gości, proszę Państwa, z Lublina i będzie grill. Jeden ząbek wystarczy? Dwa trzeba. Albo i trzy trzeba dać. Starsza kobieta przyjedzie. Bardzo. Ją serdecznie ją pozdrawiałem. Pawła. A właśnie, pan major miał kogoś pozdrowić. A ja miałem pozdrowić. Szanowni Państwo, chciałem pozdrowić pana Michała z Warszawy. Czy skąd tam, już zapomniałem. Bo przystąpiłem do pracy kuchennej i panie Michale serdecznie pozdrawiam, bo miałeś urodziny swoje i w dniu urodzin twoich spóźnionych moje życzenia chciałem z tego serdecznie przeprosić z tego powodu, że mój redaktor pracuje na budowie i często i gęsto nie może wpadać do mnie, ale jak będzie możliwość, to będziemy nagrywać więcej filmów i tak dalej.
ale to zależy tylko od redaktora z tego powodu, że... To też zależy od widzów, czy będą chcieli oglądać. Że widzowie to chcą oglądać, panie ten... Meksykano. Ale powiem sobie tak, zależy od pana. Od pana zależy, proszę pana, i od pana pracy zależy. To nie od pana, ale od pana pracy, bo i od pana szefa. Z tego powodu, że jak szef pana wcześniej spuści, to może pan wcześniej przyjść. A jak szef nie puści, to musi pan być na budowie i pracować. No i majmy się pracy. Teraz pan ma pracę. Trzeba teraz uważać, chociaż ja pod dachem jestem, cegła mi nie spadnie z dachu. No tak ja pod dachem, o. A tutaj może 100 lat. Same słynne firmy. Kuchnia Kononowicza, McDonald's. No a co? Nie stać? Same szychy. Starczy tego czosnku. Starczy, starczy. Ja nie mówię, że ja będę dużo dawać. Czosnek na bok. To teraz no, jadą po was. No już, ten. Już zaraz będą. No zaraz na ten będą. Na głodni chyba. No, pali się chyba. Pali się i tym czuje. Albo wypadek. Albo ci przyjechali. Kibice z Zabrza. No. Bo Jagiellonia niedługo gra. Tylko nie wiem kiedy. Z Górnikiem Zabrze. Policja to. Teraz z powrotem biorę mięsko. No psy tak zwane. Psy. Szczury. I teraz tak. No właśnie, jaki następny jest? Trzeba mięsko rozdusić. Inaczej. Powinno być jeszcze kawałek cebuli do tego. Cebuli nie. Jak nie? Robi po swojemu. Chyba jest sam jadł. Ja sobie to kupię tatara i sobie zrobię i będziesz oblizywał się. Ja tego nie będę jadł. Panie Meksykano, mógłby pan otworzyć, postawić to, a otworzyć bułeczkę dla mnie? Muszę odstawić butelkę. Po wodzie. Po wodzie. Budowlanej. Budowlanej, bo jest bardzo ciepło i... Co teraz pan dodaje? Teraz dodaję bułkę tartą. Proszę bardzo. To się nie robi tak. Dobra. I co robimy dalej? Mieszamy z bułką tartą. Zaraz, trzeba by mieszać najpierw. Jajeczko też będą. To powinna być bułka. Normalna bułka. A to nie normalna bułka? Nie, to z bułką się miesza. Normalnie moczy się, wiesz jak to się robi? Wiem. Ja w kuchni pracowałem tyle czasu. Panie Wojtku, proszę, moczy... Panie Wojciechu, proszę się nie wtrącać. Pan Krzysztof sam robi. To dobranoc. To dobranoc. Ja nie będę tego jadł. Teraz co dodajemy następnie? Jajeczka.
Na proporcji kilograma mięska, ile jajeczek? Tu powinno być dwa jajeczka. Z żółkiem i z białkiem. Kontynuujmy. Już. Oto jajeczka, jedno. Do śmietniczka. Ale ja na razie zdejmę ten kask ochronny. Kask ochronny. Z tego powodu, że on mnie troszeczkę przeszkadza. O, mam. Dostałem. O. Chciałem do kasku jajko wrzucić. Czy soli zapomniałem przynieść. I przynieść sól, co? Nie mam pojęcia, gdzie ona leży. Ona stoi w takim pudełku białym. Ale ja nagrywam, nie mogę teraz iść. Właśnie. Wegety się daje. Wegety my nie dawali do kotletów. Jak nie? Ty, bo właśnie jesteś z prawdziwej wioski. To jest... Ja ci powiem, Wojtek, prawdziwe kotlety ze wsi. Ale boczku zbrakowało. Szanowny Państwo. Właśnie, niech Pan powie na ten tu temat. Tu powinno jeszcze być boczek dodany. Boczek sam dziś. Z tego powodu, zaraz czosnek dodam. Ale powinno być boczek jeszcze dodany. Z tego powodu, że nie ma gdzie przykręcić maszynki. I nie można było zemleć boczku w sklepie, bo boczki nie mielą w sklepie, tylko boczek się kupuje i trzeba... Bardzo, ale to jest to białe, to jest właśnie boczek, bo to jest takie mięso, właśnie jest boczek z tłuszczem całe te i to jest, będzie... No, ludzie ogółem wiedzą, jak to się wszystko... Ja nie będę przeszkadzał. Życzę, mogłem tobie przynieść ten sól, jak możesz, jakbyś mógł, ja cię proszę, Co on powiedział? Że sól, żeby przyniósł. Przyniesz sól. Ja ciebie proszę, ja poprosiłem. Żeby już nie odrywać, żeby już nie tego. Nie odrywać się. No i cóż, teraz będą szły przyprawy. Tak. A po co tyle smalcu, panie Krzysztofie? Troszkę dam smalcu do boczku, do kotletów. A reszta będę jak będę smażyć. Jakie przyprawy pan będzie używał? Już. Pieprz. Może pogrzemy firmę, skoro... Dobry chyba. Bardzo dobry pieprzyk. No to co mi pan... O, ten... Dobra. To nie ta sól. Sól bez pieprzu. Bo ja nie wiem, gdzie ty chowasz. Ty wszystko chowasz. Ja zaraz sam pójdę, przyniosę. No, to dobranoc. Dobranoc. Tylko wymieszam. Jakaś mucha tutaj, osa lata. Chyba chce kotleta zjeść. Ej! Poszła. Kilo chyba kupił. No ty... taki te wszystkie. Dzisiaj jak... Nie będę mówił. Jaka następna przyprawa? Następna przyprawa może być... Pieprz czarny był. Sia. Majeranek.
I to według pana przepisu jest, tak? Wszystko robione. Tak. Ewidentnie osa się do pana przykleiła. Ej, ta oska, oska! Ej, czekaj! To też mięso. Też chcę do mięska iść. Ful! 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 O! Już! Następna przyprawa? Przyprawa ziołowa. Pieprz ziołowy. A to pieprz był. To nie trzeba w pieprzu. Pieprz był. Tylko soli trzeba jeszcze przynieść. No to musi pan szybko obrócić się z tą solą. Jeszcze nie nastawiać, proszę. Przyjść. Ja pokażę, jak tatara się prawdziwego się robi. To jest. Bo dzisiaj chciałem kupić. Ja wiem, jak się robi. A, ja też wiem. No i nie będziesz robił. Sobie po swojemu będziesz robił. Tam jak na tym. Idę teraz do kuchni po suchy. Bo zapomniałem, że jest soli. Jest i sól. Jest i sól. No a ta osa, jak brosa. Dużo soli pan daje? Nie. Do smaku. Ile szczypt? Na razie dwa szczypta. Zaraz, zaraz. Ja widzę o tym. Mogę pan ten kas gdzieś zabrać na chwilkę. Teraz będzie większy. No kleju nałapało mięsko. Co? Kleju nałapało mięsko. Tak. To łosy trzeba zabić chyba. Chyba. Nie, nie poleci. Właśnie nie chce odlecieć. Bo pan Krzysztof chyba jest słodki. Albo mięsko takie dobre robi. Aha, jeszcze dam. Czego? Przyprawa włoska. Do kotletów? Tak. Okej. Okay. Właśnie zobaczył, jak ja to robiłem. Pewne rzeczy. Uczy się ode mnie chyba życia. I na koniec? I na koniec będą dawane czosneczek. Aż sam spróbuję.
Ale brawo! Ciężko wyrobić taką masę. Trzeba spróbować. No ja próbowałem, to wiem, znam to. Prawidłowo to czosnek, mówię wam, nie nożem się kraje się do kotletu, tylko mieli się, żeby tak samo był drobniutko pomielony jak ten, jak mięsko. Bierze się kuchennym nożem i całe te niebieskie, bierzesz noża, jest główka, ta, wiesz, ząbek i bierzesz paluszkiem, trzymasz i pach, 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 i pach, pach, i tak właśnie, i to się, jak będzie się smażyło, to właśnie wszędzie, jak pomieszasz dokładnie ręczkami, to właśnie wszędzie będzie kotlecik, całe te i tu, zawsze będzie. Dobra. Proszę spróbować. Żeby nie było. Bierzemy tak. Jest ok. To odstawiamy na bok. To. 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 Ja wiem, jak się robi duże kotlety, żeby były wspaniałe. Bo ja jak robiłem, mogę powiedzieć, jak ja robiłem, ja tego się nie wstydzę, że ogółem kiedyś przybywałem. O właśnie, to chcemy zobaczyć. To... Nie za malutkie? Nie. To dzieci mogą jeść. Bo dlatego, że ja mogę większe robić, szanowni państwo, ale kochani mój, on tak, mało mięsa jest. Największe kotlety to trzeba więcej mięska, tak o, mieć. O, cholera. Jaki? Ja ci pokażę. Ja mam czyste, kuchenne, bo ja... Proszę pokazać, panie majorze. O, tak się bierze. O. Bo u mnie ręka jest skleczona, to u mnie może nie będą wychodzić, bo u mnie tu jest ścięgno ścienione. Proszę to... dać mi potelnię. O, tak się robi właśnie. To jeszcze tak małe. Więzienie ja większe robiłem. To, to. O, spróbuję. Dla ciebie. No to, to jest, to Krzysztof wie. To. Trzeba do wody. Łatwiej, nie? Co? Łatwiej. Zobaczy ode mnie. To ogólnie mięsa, ty mówił, że za mało, to 5 kilo trzeba to odrobić.
Szanowni Państwo, tu była woda, ale wylałem. Tu było mięsko. Widać, że mięsko było, tak? Było mięsko? Było mięsko. Mielone? Mielone. Jak najbardziej. Sam pan robił. Nikt nie podpowiadał. Razem składam do mycia. Idzie. Ile kotletów panu wyszło z kilograma? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11. 11 kotletów. O, to najeszcie, to będzie nieźle. Patelnia pusta. Czyściutka, jak widzę. Wyczyńczona nawet, żeby nikt nie widział, że wiedział, że ja nic, żadnego kotlety nie ma. Jest kotlet? No nie ma, absolutnie. Pusta. Dopiero pan będzie smażył. Stawiam patelnię. Na co? Łączę maszynkę. Dobrze, pani Ewa wysłała taką cudowną patelnię. Otwieram. Tamta... Tak. Co ty? Na czym pan będzie robił? Na smalcu? Na smalcu. Dlatego tyle smalcu pan kupił. Tak jest. Otworzyłem co? Smalec. Tylko po co olej? Ja się zastanawiam. A zaraz. Dalej będziemy. Biorę co? Strzykawkę. Ja! Ludzie widzą, co pan bierze. Dobra. Starczy. Na razie szmalec tu. Nóż tu. Teraz trzeba rączki wytrzeć. Żeby suche były. Czyste są. Czyste. O! Ta miska mi się przyda. Już wiem do czego. Ja wiem też do czego. Będziesz składał kotlety. Tak? Aluminium. Właśnie na zęby. Ja w więzieniu wykończyłem to robić. Swoje zęby. Szanowni Państwo, kochani moi. Sprawdza się patelnię. Tak? Jak już ciepło jest w rękę idzie, to już można włożyć kotlety. A ciepło idzie, włożę kotlety. Pan najeść się, że trzeba z dobrym na kolację. Niech się smażył się. Długo to się smaży? No. Według pana? Aż będą takie ciemnobrązowe. Tam. Z tamtej strony, a później się nad... przerzucę się. I na drugą stronę. Czyli czekamy na efekt końcowy. Tak. Szanowni Państwo, kochani moi, panie Meksykano, proszę przeczytać, co tu pisze. Kuchnia u Kononowicza. Dalej. Czyli gotuj z Kononowiczem. Dalej. Z położaniem tarczyńca WB. Coś tutaj jest zrobione dla was. Dawno, dawno obiecałem dla was to zrobić. Pokazać. Czy ja jest, chciałem zrobić kotlety swojskie, własne, tak jak moja mama. Czego zabrakło w kotletach? Boczki. Boczku. Żeby boczek tu był zmielony, kotleciki wyszliby. Ale i tak pięknie wyszli. No spróbujmy, zobaczmy. Zaraz chwileczkę. Tak robiła moja mamusia, babcia świętej pamięci. Tu ja robiłem już. Tam robiłem nawet, już jeszcze jak byłem mniejszy, to pomagałem robić. I szanowni Państwo, kochani moi, odkrywam cud, co dla was zrobiłem. To wygląda wspaniale i apetycznie. Bardzo proszę teraz do testowania. Ja chcę zobaczyć, jak to wygląda. Można? Bardzo proszę. Bardzo proszę.
Mogę przemówić nawet. Tak jak moja mama. No robiła. One nie przemówią już te kotlety. Kotlety nie. Ale ja ci powiem prawdę. Powinieneś zmarłych rodziców dać im spokój. Oni nas tutaj, u nich nie jesteśmy, na nas przyjdzie czas, to będziemy tam. Nie można po prostu takich rzeczy mówić. I chciałem powiedzieć, że ogółem, no... Czy to ładnie wyszło, panie majorze? No, jak powiedziałem, żeby dał pokrywkę, a te takie lepsze trochę zaczęły... Proszę spróbować, panie majorze. Ja jestem zadowolony, bo próbowałem i jestem zadowolony. Wiem, że pan Kononowicz potrafi gotować. Proszę majorze. To już nie pierwszy raz. Czekam na ocenę od pana. I próbę. Ale prawdziwą ocenę. Taką? Prawdziwa? Tak. Prawdziwą. Proszę spróbować. Ja wezmę na tego. Małego. Bardzo proszę. Ten gorący. A co to? Gorący. Proszę ocenić. Tak w skali od 0 do 10. Uczciwie. Tak, uczciwie, dokładnie. Nie kłamać. Uczciwie? Tak. Bez kłamstwa, bez niczego. Możesz ocenić nawet na jedynkę. Nie bójmy się. Za dużo soli. O, w tej jest. Może grudka popadła. No, grudka. Grudka to z tego. Jak śnieg pada, to grudka śnieżna pada. I ogółem ze szczypiorkiem, bo ja wcześniej kupowałem, to było nagrywane nawet na moim kanale. I ze nie za słone, nie za ostre? Ocena. Od 1 do 10. Tak, dokładnie. Ja daję 9. Ja 7. Z jakiego razu... Chwileczkę, panie majorze. Z jakiego pan daje 9, panie Meksykanie? Udowodni pan mnie. Nie, naprawdę. Dlaczego? Bo są smaczne. Ja trochę słone jest. Nie. Dla mnie jest sam raz. Nie, to... No to może... Ja cukru dużo nie używam. Nie jest. Czosnek trochę czuć? Czosnek jest. Powiedziałem, że za dużo nie można. Ale... Właśnie te może... On dodaje tej radochy. Właśnie ten czosneczek zamiast cebuli. Znaczy cebuli. Dobrze właśnie z tą pokrywką one bardziej po prostu jakby mogły się do końca nie dosmażyć i mogły być w środku część surowe. Ci mówię, ale nie bo są grubsze. A nie są surowe. Ja ci dałem, powiedziałem weź pokrywkę. Tą. Przepraszam bardzo, moje jak ty powiedziałeś. Ja na przykład... No, proszę bardzo. Ten... O, ten chudniejszy. No. Proszę, proszę, proszę. Śmiało. O, z tym... Spróbujemy teraz. O, ten trochę inaczej wygląda, ale tłuszcz. A musi być tłuszcz. Na kotletach. Musi być tłuszcz. To jeszcze boczysz miał być. Jak pan ocenia? Ten powiem, że mniej słony. Może po prostu za dużo dałeś, źle przemieszałeś. Nie wiem, to jest twoja decyzja. Ja przepraszam bardzo, panie majorze. Może gdzieś, tak jak powiedziałem, szczypta gdzieś padła albo krótka soli. I w jednym miejscu może być
troszeczkę, jak spadnie większa część grudka soli, to może być czosnkowate. Ale proszę dalej spróbować. Wszystkie zjadać, proszę. Mogę przemówić nawet. Tak jak moja mama. No one mówiła. Nie przemówią już te kotlety. Kotlety nie. Ale ja ci powiem prawdę. Powinieneś zmarłych rodziców dać im spokój. Oni nas tutaj, u nich nie jesteśmy, na nas przyjdzie czas, to będziemy tam. Nie można po prostu takich rzeczy mówić. I chciałem powiedzieć, że ogółem, no... Czy to ładnie wyszło, panie majorze? No, jak powiedziałem, żeby dał pokrywkę, a te takie lepsze trochę zaczęły... Proszę spróbować, panie majorze. Ja jestem zadowolony, bo próbowałem i jestem zadowolony. Wiem, że pan Kononowicz potrafi gotować. Proszę majorze, to już nie pierwszy raz. Czekam na ocenę od pana. I próbę. Ale prawdziwą ocenę. Taką? Prawdziwa? Tak. Prawdziwą. Proszę spróbować. Ja wezmę na tego. Małego. Bardzo proszę. Ten gorący. A co tam? Gorący. Proszę ocenić. Tak w skali od 0 do 10. Uczciwie. Tak, uczciwie, dokładnie. Nie kłamać. Uczciwie? Tak. Bez kłamstwa, bez niczego. Możesz ocenić nawet na jedynkę. Nie bójmy się. Za dużo soli. O, w tej jest. Może grudka popadła. Grudka. Grudka to z tego. Jak śnieg pada, to grudka śnieżna pada. I ogółem ze szczypiorkiem, bo ja wcześniej kupowałem, to było nagrywane nawet na moim kanale. I ze nie za słone, nie za ostre? Ocena. Od 1 do 10. Tak, dokładnie. Ja daję 9. Ja 7. Z jakiego razu... Chwileczkę, panie majorze. Z jakiego pan daje 9, panie Meksykanie? Udowodni pan mnie. Nie, naprawdę. Dlaczego? Bo są smaczne. Ja trochę słone jest. Nie. Dla mnie jest sam raz. Nie, to... No to może... Ja cukru dużo nie używam. Nie jestem... Czosnek trochę czuć? Czosnek jest. Mówiłem, że za dużo nie można. Ale? Właśnie te może... On dodaje tej radochy. Właśnie ten te... czosneczek zamiast cebuli. Znaczy cebuli, dobrze właśnie z tą pokrywką, one bardziej po prostu jakby mogły się do końca nie dosmażyć i mogły być w środku część surowe. Ci mówię, nie bo grubsze. A nie są surowe. Bo ja ci dałem, powiedziałem, weź pokrywkę tą. Przepraszam bardzo, moje, jak ty powiedziałeś... Ja na przykład... No, proszę bardzo. Ten... O, ten chudniejszy. No. Proszę, proszę, proszę. Brawo. O, z tym... Spróbujemy teraz. O, ten trochę inaczej wygląda, ale tłuszcz. A musi być tłuszcz. Na kotletach. Musi być tłuszcz. To jeszcze boczysz miał być. Jak pan ocenia? Ten powiem, że mniej słony. Może po prostu za dużo dałeś, źle przemieszałeś. Nie wiem, to jest twoja decyzja. Ja przepraszam bardzo, panie majorze.
może gdzieś, tak jak powiedziałem, szczytka gdzieś padła albo krótka soli. I w jednym miejscu może być troszeczkę, jak spadnie większy.